To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj przedstawiamy Państwu serię trzech wyjątkowych, interaktywnych książek dla maluchów. A jest to Księga pełna dźwięków Och, Kolory oraz Naciśnij mnie. Cześć Bartek. Cześć. Słuchaj, ja widziałem, że ty się oderwać nie mogłeś od tych książek. Może zacznijmy od kolorów. Jak ci się podobała ta książka? Super mega. Super mega. Trzeba tutaj znajdować barwy. Trzeba znajdować kolory i je znajdować. Je pokazywać. A właśnie, i pokazywać odpowiednie kolory, a jest ich tutaj no cała masa, bardzo dużo. A powiedz mi, jest też tutaj, są tutaj też takie ciekawe zadania. Jak się zmiesza dwie kolory, to tworzy się inny. A widzisz, że właśnie, że na przykład z dwóch różnych kolorów można stworzyć w ogóle trzeci. Bardzo ciekawa, bardzo fajna. Ja widziałem, że ona zachęciła cię do malowania farbami. Bo ja się właśnie uczę o kolorach. No właśnie, super sprawa dla maluchów. To jest pierwsza pozycja, kolory. Druga książka pełna dźwięków. Nazywa się Och. I co w niej jest takiego fajnego? Że tutaj się wydaje dźwięki. Dźwięki? A jakie dźwięki? Och i ach. No widzisz, a słuchaj, rozumiem, że również można naciskać tutaj tą książkę. Można naciskać, można śpiewać. Fajna pozycja? Tak, bardzo mi się podobała. Świetnie, bardzo się cieszę. Można tutaj paluszkiem sobie, że tak powiem, klikać w kropeczki, no i wydawać różne dźwięki, zmiana tempa, zmiana szybkości i tak dalej, i tak dalej. No jest tutaj masa po prostu dobrej zabawy. Świetnie bawiłem. Okej, czyli mamy również i dźwięki. No a trzecia, najbardziej tajemnicza. Naciśnij mnie. Co to może znaczyć? To się naciska kropeczki. A po co się je naciska? Bo można poznawać, gdzie jest lewo i prawo. A, okej, czyli taka edukacja kierunków, która to jest lewa strona, która to jest prawa. Naciśnij lewą, prawą kropkę środkową, tak? Dobrze rozumiem? Tak. Ta książka jest pszczoła kolorowa, bardzo radosna. Radosna? Tak. No to fajnie. Ja widziałem, że ty się bardzo tutaj wkręciłeś razem z młodszą siostrą w to. Czy w ogóle podobało ci się, czy w ogóle podoba ci się takie książki interaktywne, że możesz dotknąć, powąchać, nie wiem, wszystko zrobić z tą książką? Fajne to jest, fajny pomysł? Tak, bardzo fajny, bo to jest super zabawa, mega zabawa. Rewelacyjna sprawa, jeśli chodzi właśnie o zabawę z książką i zabawę z dziećmi, bo można się godzinami w te książki w zasadzie bawić. Tak, zgadzam się. Super. Czy poleciłbyś tę serię książek dla dzieciaków, na przykład w przedszkolu? Czy to jest fajna sprawa? Tak, i polecam ją wziąć też do domu. A, i polecasz wziąć do domu. Też myślę, że warto jest kupić, warto jest mieć takie książki dla maluchów. Rzecz, no, jak najbardziej cenna. Można też się bawić rodzicami. A, no widzisz, tak, to jest w ogóle genialne, że nie tylko komputer, nie tylko smartfony, ale również i przede wszystkim książki. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Proszę.